chwili w restauracji Świdniczanka. Jest to restauracja, która powstała w latach 50. jeszcze i przez tyle lat w jakiś sposób się utrzymała. Serdecznie zapraszamy. Świdniczanka istnieje od lat 50. Ja tutaj zaczęłam pracować w 76 roku. Przeszłam oczywiście z restauracji lotniczej, tam pracowałam jako zastępca. Świdniczanka została zmodernizowana cały czas w tym czasie i od tego czasu ja tu pracuję. Od 76 roku. No dania to u nas wszystkie się cieszą popularnością. Nasze pierożki, nasze schabowe, nasze bryzole. Wszystkie dania u nas się cieszą. Szlicerki po lubelsku, także wszystkie dania. Nadany. Formujemy pasakiem. I tak wychodzi. Pieprzymy. Rozkładam w mąkę. Solą oczywiście, zmieszaną. Kładziemy te bryzole na rozgrzany tłuszcz. Do tego dodajemy pieczarki. Bryzol jest gotowy. Dobrze, tutaj nie ma nic trudnego. Kryteria były bardzo wysokie wtedy przy zorganizowanym tym konkursie. Należało mieć przede wszystkim nieskazitelną opinię. Wszystkie kontrole, które zostały przeprowadzone wcześniej, musiały mieć wynik pozytywny. Nie mogło być tak, że gdzieś tam, czy sanepid nas źle ocenił, czy jakaś inna jednostka. Druga sprawa, brany był pod uwagę wystrój lokalu, jadłospis. No w każdym bądź razie w pierwszej wersji, pierwszą patelnię, jak otrzymaliśmy, no to w kraju było chyba 15 tylko. A po raz drugi, jak przystąpiliśmy, z wszystkich lokalów, które przystąpiły po raz drugi, to w kraju były 3 tylko. To srebrne patelnie przyznane. To są kuseczki śląskie. Właśnie, które będzie podawane. Śląskie, krótko i takie długie. Tak, 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 tak,